Przynajmniej o nie w tym trudnym czasie martwić się nie musimy, bo nasze domowe zwierzęta, co zostało już wielokrotnie potwierdzone przez ekspertów, są bezpieczne. Ani nie zarażą nas, ani my nie zarazimy koronawirusem ich. Tak samo jednak jak my chorują na inne dolegliwości i potrzebują opieki medycznej. Sprawdziliśmy zatem, jak teraz funkcjonują lecznice weterynaryjne w Raciborzu. Mimo że pandemia bezpośrednio ich nie dotyczy, no może poza tym, że spacery bywają krótsze, a dzień z opiekunem dłuższy, to jednak zwierzęta chorują i muszą czasem pójść do doktora. Na szczęście raciborscy weterynarze są wciąż dostępni, oczywiście z małymi ograniczeniami. Lecznica funkcjonuje w krótszych godzinach, do godziny 17. Prosimy, żeby umawiać się telefonicznie. Chodzi o to, żeby nie było dwóch osób, tylko maksymalnie jedna. Prosimy też, żeby w przypadku profilaktyki takiej niekoniecznej, po prostu przeczekać ten okres w domu, nie przychodzić, poczekać, aż to wszystko ustąpi i wtedy te zabiegi profilaktyczne jak najbardziej. No i prosimy też, żeby jeżeli pacjent jest w kontynuacji leczenia, jeżeli są pacjenci kardiologiczni, żeby pobierali leki na dłuższy okres czasu i żeby siedzieli w domu. Oczywiście niech zostaną w domu. Do lecznicy wybieramy się zatem w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki. Najlepiej w maseczkach i rękawiczkach. Oczywiście nasze czworonogi są z tego zwolnione. Każdy gatunek ma swój koronawirus i one jakby międzygatunkowo nie przenoszą się, nie ma żadnych na to dowodów. Pieski mają swój koronawirus, kotki mają swój koronawirus i ludzie mają niestety swój koronawirus. Natomiast nie ma żadnych dowodów na to, żeby to przenosił pies lub kot, nie ma żadnych dowodów, żeby nasze zwierzęta domowe przenosiły koronawirus. Nic im zatem z naszej strony nie grozi i vice versa. Pamiętajmy natomiast, że choć na wirus są odporne, to bez nas nie są w stanie funkcjonować. Dlatego dbajmy i uważajmy na siebie, zwłaszcza jeśli mieszkamy sami z pupilem, bo w razie naszego zachorowania zapewnienie mu opieki może okazać się problemem.